To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. W dzisiejszym programie Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, Maćku, od giełdy amerykańskiej, od indeksu tego najważniejszego S&P 500. On się prezentuje doskonale. Jesteśmy w okolicach 5000 punktów, mamy rekord wszechczasów, mamy szczyt Hossy, jeśli chodzi o indeks Nasdaq, więc giełda na Wall Street kwitnie, no ale są tacy malkontenci wśród analityków, wśród komentatorów, którzy mówią, że jest tak dobrze, że aż niebezpiecznie, że to się nie może dobrze skończyć, że nieunikniona będzie w bliskiej przyszłości korekta spadkowa. Rzeczywiście będzie w najbliższym czasie gorzej, żeby potem ewentualnie mogło być znów lepiej? Patrząc na wykres, no można by się tego obawiać. To zwłaszcza widać na wykresie tygodniowym, gdzie gdybyśmy sobie popatrzyli od października, jak kształtowało się notowanie S&P 500, to mamy za sobą 14 tygodni wzrostowych z tylko jednym tygodniem, kiedy był spadek. Czyli mamy serię, taką jak po sznurku, zielonych świec z tą jedną świecą, która ten ruch przerwała. No tutaj to widać, to jest akurat to, co widzimy na ekranie, wykres dzienny, gdzie też widać idealnie, jak silny jest ten ruch wzrostowy, czyli ta seria, która miała miejsce pod koniec roku, ten jeden tydzień spadkowy, no to jest te kilka świec, które stworzyły niezbyt głęboką korektę, po której mieliśmy kontynuację ruchu w górę. No i teraz znajdujemy się w dość istotnym momencie. No i też odpowiadając na twoje pytanie, czy ci malkontenci no, mogą mieć trochę racji, czy nie należy się obawiać korekty. No, poziom, do którego się zbliżamy, czyli to okrągłe psychologiczne 5000 punktów, którego nawet na tym wykresie w sumie nie da się zaznaczyć, bo to jest bariera psychologiczna, nowe ATH, byłoby osiągnięte, to stanowi dość istotny poziom, przy którym no może dojść do jakichś zawirowań. Więc no, teoretycznie tak, teoretycznie może tego dojść, tym bardziej, że tutaj mówimy nie tylko o kwestiach takich czysto technicznych, bo na rynku mamy kilka takich paradoksów. Z jednej strony rynek oczekuje serii obniżek stóp procentowych, czyli mieliśmy dotychczas to pompowanie pieniądza na rynek przez banki centralne, czy ta płynność była podtrzymywana. W tym momencie mamy dalsze nadzieje na to, że będą obniżane stopy procentowe. Już w zasadzie scenariusz marcowy został całkowicie wyłączony z gry. W grze mamy scenariusz rozpoczęcia obniżek w maju lub nawet w czerwcu, tak według wyceny FedWatch, tutaj na podstawie tego, jak kształtuje się rynek obligacji, jakie są oczekiwania. I mimo, że opóźniło nam się w czasie to rozpoczęcie serii obniżek, to z drugiej strony cały czas rynek zakłada, że nawet może być w dalszym ciągu te 6 obniżek, czy na takim samym poziomie, tak zakończymy, jak wcześniej było od marca przez rynek wyceniane. Więc tutaj jest jedna rzecz. Gdyby jednak miało dojść aż do 6 obniżek, czy nawet nie 6, ale w mniejszej skali, ale o większym, czy w mniejszej ilości, ale w większej skali, większy zakres, większa siła każdej obniżki by była, to by oznaczało, że no Fed czegoś mocno się obawia, bo nie prowadzi się aż tak agresywnej polityki monetarnej, nie obniża się tak drastycznie, jeżeli gospodarka ma się bardzo dobrze. Więc tutaj z drugiej strony to mogłoby wzbudzić jakieś obawy rynku, a z jednej strony inwestorzy widzą potencjał i mają nadzieję na to, że to miękkie lądowanie, no to ono jest już faktem, że spowolnienie gospodarcze nas całkowicie ominie w tym cyklu, że dodatkowo spółki będą raportowały pozytywne wyniki, bo tutaj tak po zachowaniu się poszczególnych spółek, ale ogólnie z szerokiego S&P 500 też tak można wnioskować, że taki potencjał inwestorzy widzą, a do tego jeszcze zostaną obniżone stopy procentowe, które nam w kolejnych kwartałach zapewnią też poprzez większą siłę konsumenta, właśnie który będzie dzięki obniżkom stóp procentowym i niższym kosztom, które będą generowały spółki, pozwoli na podtrzymanie dobrej pasy. Więc tutaj jest pewien zgrzyt, to się trochę jednak nie spina jedno oczekiwanie z drugim. Sam indeks, jeżeli byśmy patrzyli, zagłębili się konkretnie w co ten indeks ciągnie, to jest bez zmian
ta wielka siódemka, która chociaż ostatnio nawet w programie Rozmowy Spekulowane, tutaj dwa dni temu, też do tworzenia na naszym kanale, mówiliśmy, że ta wielka siódemka się powoli zamienia w wielką czwórkę, czyli już się trochę zawęża grono tych spółek, które tak potężnie ciągną. No oczywiście na czele cały czas jest Nvidia, która mocno rynek napędza, ale temat ogólnie sztucznej inteligencji jest tym, który no, w dalszym ciągu będzie rynek wspierał. I wydaje się, że właśnie tutaj może tkwić też sekret tych nadziei, czyli ta sztuczna inteligencja, która doprowadzi do wzrostu produktywności i te problemy, czyli te zgrzyty pomiędzy oczekiwaniami co do obniżek stóp procentowych, do wydajności spółek i ich efektywności w najbliższym czasie, że to właśnie zepnie te dwa tematy ze sobą. Natomiast no, patrząc w krótkiej perspektywie jednak można się obawiać tego okrągłego poziomu, który jest przed nami. Czy to 5 tysięcy będzie przetestowane jeszcze w tym tygodniu? Trudno powiedzieć. No, dziś rynek już nam się konsoliduje po otwarciu sesji. W zasadzie przed chwilą wystartowaliśmy w okolicach no, poziomu otwarcia z niewielką może korektą, trudno też to korektą nazwać, raczej w sposób neutralny. Nie ma jakichś sygnałów istotnych w tym momencie, które mogłyby rynek napędzać, także pozostajemy cały czas w świetle tych spekulacji rynkowych, a to może być zbyt mało paliwa do tego, żeby tak istotny poziom przebić. Czyli z każdą kolejną sesją, jeżeli ten poziom 5000 nie będzie przebity i nie zamknie się powyżej 5000, to ryzyko korekty, nie jakiejś takiej drobnej realizacji zysków, tylko nieco głębszej korekty, no też się będzie zwiększało. To teraz z giełdy amerykańskiej, która kwitnie, przenosimy się na giełdę polską, Łukaszu, na której też dzieją się, zwłaszcza od połowy stycznia, dobre rzeczy, bo WIG20 odżył, jest w tej chwili na obiecującym poziomie no ponad 2300 punktów. Może ta dzisiejsza sesja jest mniej udana, ale obraz rynku w ostatnich dwóch tygodniach jest dobry. No i do tego dobrego obrazu przyczynia się tradycyjnie indeks sektorowy WIG banki. To jest duża zasługa, że tak dobrze rynek wygląda właśnie za sprawą banków. WIG banki osiągał szczyty, teraz w lutym ma taką lekką zadyszkę, no ale banki mogły się pochwalić i chwalą się bardzo wysokimi zyskami i nic dziwnego, że ten ich indeks tak dobrze wygląda. No to zaczynając właśnie od banków, no tutaj sytuacja naprawdę dobrze wygląda i te perspektywy też są bardzo dobre. Pytanie jest, ile już jest tak naprawdę w cenach, natomiast no jeżeli spojrzymy sobie na te parametry cena zysk chociaż, które są w tym momencie, one są gdzieś w okolicach poniżej 9, w perspektywie są jednak jeszcze wyższe zyski, no bo wiele banków naprawdę wychodzi z gorszych, nie mówię z tarapatów, wychodzi z gorszego okresu, tak jak na przykład Millennium, tak jak na przykład mBank, który pod względem no, przychodów świetnie sobie radzi, ale wiemy, jak miał inne problemy, które ważą na jego wynikach, a jednocześnie mamy banki, które mają tak dobrą sytuację, że nawet jest odblokowanie dywidendy z lat poprzednich, więc to będzie na nie wpływać i te perspektywy pod względem zysków, a to najważniejsze, są naprawdę, naprawdę dobre. Na wykresie, no dzisiaj akurat mamy schłodzenie, zobaczmy, że my jesteśmy cały czas w tym mocnym trendzie wzrostowym i nawet zejście na indeksie WIG banki, nawet do 11 000 punktów, czyli nawet naruszenie tego szczytu z grudnia, to jeszcze nic się nie stanie, więc zapas jest naprawdę, naprawdę duży i też zauważmy, że struktura kredytowa, no tutaj naprawdę nic alarmującego się nie dzieje, co oczywiście przy korekcie może wyjść, co może tak studzić nastroje inwestorów, ale znowu mówię, w korekcie, pod wpływem gorszych trochę nastrojów, to na przykład te dane, które są o konsumpcji, te dane, które są o inwestycjach, widać, że trochę się pomylili analitycy, nie jest aż tak optymistycznie w naszej gospodarce, natomiast zwróćmy uwagę na to, że jednak cały czas sektor przedsiębiorstw
bez problemu generalnie spłaca kredyty, więc tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia. Natomiast po tych doniesieniach z RPP czy z NBP-u, no wygląda na to, że można się przyzwyczaić na dłużej do relatywnie przynajmniej wyższych stóp procentowych niż to było kilka lat temu. Nawet jeżeli te nominały by trochę spadły, to i tak stopy pozostaną wysokie. Dobra sytuacja dla banku, więc sporo z tego oczywiście już jest w cenach i tej dobrej atmosfery też. WIG wygląda troszkę gorzej, bo WIG 20 w tym momencie no, cały czas nawet jeszcze nie walczy, tylko zbliżył się do tych poziomów oporu, które od wielu, wielu lat tak naprawdę, ta linia spadkowa, która jest przynajmniej 9 lat, więc zbliżył się do tego, nawet jeszcze jej nie naruszył, więc może na razie ten długoterminowy trend wzrostowy hiperhossę możemy na chwilę odłożyć z boku i zajmijmy się tylko po prostu przełamaniem, szansami na przełamanie tego, co było w grudniu. I według mnie te szanse są spore. My na razie jeszcze nawet nie naruszyliśmy tego poziomu, ale szybko wróciliśmy w te zakresy i to już jest kolejna sesja, gdzie my się konsolidujemy. Dzisiaj jest słabiej, ale myślę, że inwestorzy po prostu odpuścili. Gdy przez kilka sesji nie udało się wyjść w górę, to zaczęli mocniej realizować zyski i to widać na kilku spółkach. Natomiast te obroty nie są duże, więc myślę, że na razie przynajmniej nic poważnego z tego nie wyjdzie. Tym bardziej, że akurat tak jak zaczęliśmy mniej więcej nasz program, mamy mocne umocnienie się złotego, tak jak jeszcze wczoraj i nawet dzisiaj rano, zbliżaliśmy się do niefajnych poziomów, niebezpiecznych z punktu widzenia analizy technicznej, tak tylko też tak krótkoterminowo, no to w tym momencie mamy dość mocne umocnienie. Cały czas jesteśmy na indeksie złotego akurat w korekcie, ale myślę, że jeżeli mamy mocniejszego złotego, tak jak w tej chwili, to na rynku akcji za chwilę będzie spokój. No na WIG, co jest niefajne na wykresie, chyba że dzisiaj jednak jeszcze się wybronimy i skończymy wyżej, to po naruszeniu na WIG tego szczytu z grudnia, raz, że to naruszenie było, nie było imponujące, bo przy wyjściu wyżej od razu była czarna świeca, więc to jest taki mankament, natomiast później nie było kontynuacji. Jeżeli dzisiaj byśmy zamknęli się niżej niż wtedy tą czarną świecą, która rozpoczęła to naruszenie, no to będzie oznaczało, że szanse na jeszcze dłuższą korektę pozostają. Natomiast zobaczymy, jest jeszcze trochę czasu. Generalnie nastroje pomimo korekty uważam, że są cały czas bardzo optymistyczne. Było sporo o polskich bankach, to teraz, Maćku, sporo o bankach amerykańskich i tu się pojawiają ostrzeżenia. Podobno pachnie kryzysem kredytowym w sektorze nieruchomości komercyjnych, czego przykładem chociażby jest to, że mamy gwałtowne zmiany notowań w ostatnim czasie banku New York Community Bancorp. Tak, no tylko ile banki polskie i banki amerykańskie to są dwa światy, to w ramach samych banków amerykańskich też tutaj można podzielić to na dwa światy, na świat tych wielkich banków inwestycyjnych z tej wielkiej trójki, czyli Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, tam jeszcze można by do tej wielkiej trójki dorzucić czwarte Wells Fargo, jeszcze czwórka w sumie, bo jeszcze Citi Group przecież, tak, czy Bank of America, Goldman, JP Morgan, Citi, tak, czyli wielka czwórka plus jeszcze Wells Fargo na dokładkę piąty i no tutaj to są zupełnie jakby inne czynniki wpływają na notowania tych akcji tych banków. W dużej mierze słabość ostatniego czasu wynika z ogólnie mniejszej ilości spółek, które debiutują na rynku. Tutaj ta działalność inwestycyjna tych banków nieco spowolniła siłą rzeczy. No jest to akurat nadzieja na to, żeby w 2024 roku
odżyło, ten rynek IPO, żeby odżył. No ale to jest nieco inny temat. Tutaj warto na pewno spojrzeć właśnie na to, o czym ty wspomniałeś, czyli problemy banków regionalnych. I to mocno widać na tym koszyku akcji, który teraz widzimy na ekranie. To jest koszyk akcji banków wszystkich. Tutaj mamy w jednym worku zarówno te wielkie banki inwestycyjne, które radzą sobie lepiej niż banki regionalne, natomiast no, sam wykres trochę uśrednia wszystko. Tych banków w koszyku jest regionalnych jest więcej, natomiast one mają mniejszą wagę, więc tak naprawdę działa jako taka przeciwwaga w stosunku mniej więcej 40% do 60% dla tych największych. Ale jeżeli popatrzymy sobie na to, jak zachowywał się ten koszyk w ciągu nawet ostatniego roku, to ten największy spadek oczywiście to jest marzec ubiegłego roku, czyli kryzys bankowy spowodowany właśnie bankami regionalnymi. Zbliżamy się już niemalże do rocznicy. Mamy luty, czyli za niespełna 3 tygodnie, bo mamy 8 lutego, czyli za 3 tygodnie mniej więcej będzie dokładnie rocznica tego największego krachu na tym rynku banków regionalnych. I w dalszym ciągu nie przebiliśmy jeszcze oporu, który przez długi czas notowań przed tym problemem, który się pojawił na rynku, stanowił istotne wsparcie. Widać, że tutaj na zasadzie zamiany biegunów w tym momencie jest to wycena na tyle wysoka, że rynkowi ciężko przebić te opory, a z drugiej strony no, pojawiają się dalsze ostrzeżenia i problem w dalszym ciągu istnieje. No właśnie wspomniany przez ciebie ten New York Community Bancorp, to jest bank, który już w zeszłym tygodniu w cudzysłowie pochwalił się wynikami no, bardzo słabymi. No tutaj przede wszystkim to, co było tak negatywnie odebrane przez rynek, to odpisy na kredyty, na nieruchomości komercyjne. Tam spadek był gigantyczny, te odpisy były gigantyczne i to spowodowało między innymi ostrzeżenia agencji. Sam tutaj warto spojrzeć na Moody's, który obniżył rating tego banku do ratingu śmieciowego. Dalsze ostrzeżenia, że może jeszcze to ten rating być obniżony. Dodatkowo mamy oczywiście ryzyko i to jest powiązane wszystko ze sobą. Ryzyko tego, że deponenci będą wycofywać swoje środki ze względu na trudną sytuację banku i to może uderzać jeszcze inne banki. Czyli mamy rocznicę problemów i znowu nam się tli ten problem. W zasadzie ten wątek banków można by sobie śmiało też połączyć z wcześniej omawianym S&P 500, no bo jeżeli tutaj by się coś zaogniło, no to to wpłynie, pomimo że jest świetna kondycja na tych spółkach związanych ze sztuczną inteligencją, to i tak to by mocno wpłynęło na sentyment. Także tutaj mamy ten rozdrobniony sektor bankowy, banków regionalnych, które są bardzo istotne z perspektywy Amerykanina, natomiast no, mają swoje problemy, więc tutaj oczywiście szansą jest konsolidacja, to się dzieje w tym sektorze, ale cały czas no, problem jeszcze jest. No i teraz oczywiście nadzieje są związane z obniżkami stóp procentowych w Stanach, więc to też jest czynnik, czyli jak szybko to nastąpi, no to może też się przełożyć na sektor bankowy, więc jest trudna sytuacja i ten opór, który jest, jest na tyle silny, że ciężko go będzie pokonać w bliższym czasie, tym bardziej, że teraz jesteśmy blisko granicy wsparcia. Na tym koszyku to jest poziom 3380 i bliżsi jesteśmy, tym bardziej jak patrzymy, no to to jest już domknięta luka cenowa, wzrostowa z grudnia tego roku i rynek nie miał większych problemów, żeby tę lukę pokonać. Także kolejne sesje i tutaj bym zwracał uwagę na najbliższe dni. Jeżeli to wsparcie pęknie, jeżeli rynek zejdzie poniżej tych poziomów właśnie na koszyku banki USA, tego 3380, no to jest ryzyko, że faktycznie nam jakiś tutaj większy ruch się wykona. No póki co szeroka konsolidacja się utrzymuje, wkrótce już trzeci miesiąc, także i jeden i drugi poziom jest dla rynku dość istotny. Pozostajemy w kręgu wielkich firm, chociaż może już nie banków. Zaczynamy, Łukaszu, od marki, która jest znana na całym świecie, Uber. Tutaj mamy kolejne historyczne szczyty w notowaniach. Mieliśmy też ostatnio wyniki kwartalne lepsze od oczekiwanych i mieliśmy ze strony Ubera bardzo optymistyczne prognozy finansowe na przyszłość. No to jest jedna z tych historii, które no zobaczymy, co przyszłość pokaże, ale wygląda na to, na dzisiaj można tak powiedzieć, że będziemy podziwiać i będziemy też podziwiać właśnie tą wytrwałość
amerykańskich głównie inwestorów. Będziemy podziwiać wiarę i konsekwencje przez lata utrzymywania zaangażowania w niesamowicie przewartościowaną i niedochodową firmę z dużymi perspektywami, ale która przez wiele lat nie była w stanie niczego tak naprawdę dowieść inwestorom. Pomimo tego, jeżeli spojrzymy na wykres, to pomiędzy 20 a 60 dolarów od początku notowań mieliśmy taką bardzo szeroką, wieloletnią konsolidację. Inwestorzy cały czas wierzyli i nagle udaje się i pojawiają się zyski pierwsze, one i tak są jeszcze niewielkie, ale pojawiają się. I teraz może zanim przejdziemy do tych poszczególnych parametrów, no to jeżeli inwestorzy są w stanie tej spółce dać wręcz nieograniczony kredyt zaufania pod przyszłą siatkę samochodów autonomicznych i gigantyczną siatkę, która będzie zajmowała się przewozami, tanimi przewozami, no bo spadnie ten największy koszt, czyli człowiek, a przynajmniej w największych miastach, a to i tak jest główny rynek Ubera, no to jest to, pod co inwestorzy są w stanie przetrzymać ze swoimi akcjami bardzo wiele i przez bardzo długo. I takich historii na amerykańskim rynku mamy mnóstwo, które wydają się przez lata absurdalne, tak jak na przykład Tesla. I w końcu te zyski się pojawiają. Tutaj pewnie będzie trzeba czekać jeszcze o wiele dłużej na te pokaźne zyski, bo musi dojść do konkretnej przemiany. Ale jeżeli w tym czasie oczekiwania na tą rewolucję pojawiają się z bieżącej działalności zyski, i tutaj wchodzimy właśnie w te poszczególne parametry, które naprawdę nieźle się poprawiły, no bo jeżeli łączne wartości z przewozów wzrosły o 22% rok do roku, jeżeli też bardzo mocno wzrosła liczba tych aktywnych kierowców, która w pewnym momencie była olbrzymim problemem dla Ubera, notabene nie mamy jeszcze takich statystyk ich dokładnych, ale warto w rozmowach spekulowanych, o tym często mówimy, o rynku pracy w Stanach Zjednoczonych i na rynku amerykańskim wykonywaniu kilku zawodów naraz, to na pewno tego typu jak Lyft czy Uber, tego typu platformy, to jest duża część pracowników, którzy między innymi ich drugą na przykład pracą jest właśnie Uber. Ale to tak zupełnie na marginesie. Dalej, liczba kursów o 24% w górę i jeszcze też ten serwis z dostawami, czyli udało się trochę bardziej zdywersyfikować działalność. To wszystko, o czym powiedziałem, to jest oczywiście za mało, żeby uzasadnić tak wysoką wycenę i właśnie wyjście powyżej 60 dolarów, no ale jeżeli właśnie najważniejszą kwestią ma być globalna sieć samochodów autonomicznych, to są świetne argumenty za tym, żeby kupować czy trzymać tę spółkę właśnie dla inwestorów. I na wykresie sytuacja stała się prosta, 20-60, czyli minimalny zasięg przynajmniej 40 dolarów. Mieliśmy powrót jeden po naruszeniu i wyjściu takim dość niemrawym właściwie. Gdzieś tam on korespondował z poprzednim szczytem sprzed kilku lat. Mieliśmy jeszcze powrót i zejście poniżej 60 dolarów, poszliśmy w górę. Pewnie jeszcze nie jeden przy słabszej kondycji, bo też zwróćmy uwagę na to, że mamy bardzo dobrą kondycję w Stanach Zjednoczonych, to jest największy rynek, mamy bardzo dobrą kondycję konsumenta. Pewnie jeżeli temu konsumentowi będzie słabiej, to jeszcze pewnie są szanse na mocne powroty, nie raz. Szczególnie właśnie, że do tych samochodów autonomicznych jest bardzo, bardzo daleko. No ale właśnie krótkoterminowo inwestorzy dostali to, czego chcą, długoterminowo dalej mogą sobie marzyć, a już krótkoterminowo zarabiają na swoich pozycjach.
Kolejna wielka firma, która zanotowała ostatnio bardzo ładny ruch w górę na wykresie giełdowym, to Ford, spółka, która podała dobre wyniki finansowe, która zapowiedziała podniesienie kwartalnej dywidendy i która zapowiedziała ograniczenie inwestycji w sektorze aut z napędem elektrycznym. Ford poszedł w górę, chociaż do tego szczytu notowań z czerwca zeszłego roku sporo jeszcze mu brakuje. No ale musimy pamiętać, że cała branża motoryzacyjna w Stanach Zjednoczonych ma bardzo trudny okres za sobą, zwłaszcza te ostatni kwartał, no to się nasiliło. Sama produkcja w ciągu, i to głównie w ostatnim kwartale, spadła przez strajki o 90 tysięcy samochodów. No to są wartości, które przecież nie wiem, tutaj mówimy o... Wspomniałeś o samochodach elektrycznych, które Ford tam planuje nakłady nieco zmniejszyć, no to niektórzy producenci, między innymi amerykańscy, nie mówię o Tesli, ale ci mniejsi, no to mogą marzyć o takich wolumenach jak 90 tysięcy pojazdów, a tu o tyle tak mocno uderzyły strajki właśnie w branżę motoryzacyjną. No ale to oczywiście nieco inny temat dla całej branży, może faktycznie warto się skupić na Fordzie. Te wyniki wtorkowe, no były mocno zaskakujące, no bo tutaj sam zysk 1,1 miliarda, oczekiwanie były poniżej miliarda dolarów. Sprzedaż na poziomie 46, gdzie prognozy wskazywały na 43, a to i tak nie były jakoś bardzo pesymistyczne prognozy. I do tego ta właśnie wspomniana przez ciebie dywidenda, która zadeklarowana, zarówno utrzymanie standardowej dywidendy, i do tego doszła jeszcze dywidenda specjalna. No to są takie czynniki, które mogą przyciągać kapitał. No jak widać, wczorajsza sesja przyciągnęły. No, dość istotny akurat poziom, na którym się notowania zakończyły, no bo te okolice 13 dolarów za akcję to jest dość istotny opór i widać, że tego rynkowi nie było łatwo pokonać. To są poziomy, które były na przełomie września, października testowane wcześniej w ubiegłym roku, również marzec, kwiecień. Wielokrotnie próby były podejmowane i za wyjątkiem okresu wakacji jednak strona byków kapitulowała przy tych poziomach. No zobaczymy, jak się teraz będzie kształtowało. Te deklaracje odnośnie nakładów na samochody elektryczne, to jest taki trochę ukłon w stronę inwestorów i w stronę też, no analityko może nie masz co kłaniać, bo to inwestorzy ze swoimi pieniędzmi decydują, co się dzieje ze spółką, ale też wielu analityków tutaj widziałoby i miało nadzieję na to, że właśnie Ford obniży nakłady na samochody elektryczne, dlatego że spada dynamika, nakłady są bardzo duże, natomiast spada dynamika sprzedaży samochodów elektrycznych, ale to jest taka trochę może błędna droga. Jeżeli Ford rzucił już kiedyś wyzwanie Tesli i miał nadzieję być tym producentem numer jeden wkrótce, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to przy takiej strategii powinien mimo wszystko utrzymywać, biorąc pod uwagę, jak się w tym momencie kształtuje rynek motoryzacyjny, że jednak wszyscy producenci idą w stronę mobilności, a to nie sami producenci dlatego, że chcą, że tak jednak jest popyt, wszyscy konsumenci rzucili się na elektrykę, na elektryki, ale tutaj dodatkowo wchodzą regulacje. No w Unii Europejskiej jest to mocno widoczne, ale w Stanach Zjednoczonych również. Rynek chiński w tym momencie to przecież jest przewaga już sprzedaży samochodów elektrycznych nad spalinowymi. No między innymi to wynika z dotacji, które rząd chiński daje producentom chińskim, dzięki czemu samochody nowe, elektryczne są tańsze niż spalinowe, natomiast ten rynek się rozwija. Tutaj to weszło już na takie tory, że ciężko w tym momencie to zatrzymać. Oczywiście problemem pozostaje infrastruktura, to jest inny temat. Ja w tym momencie nie czuję za bardzo tego rozwoju samochodów elektrycznych, żeby mógł nastąpić w taki gwałtowny sposób, no jeżeli za tym nie pójdzie infrastruktura. No ale mimo wszystko no, producenci muszą patrzeć w przyszłość i liczyć się z tym i jednocześnie wpływać na wzrost tej infrastruktury, czyli sieci ładowarek i całej tej reszty. I zakładając, że to wszystko nam się pięknie poukłada, te klocki jeden z drugim się połączą, to nakłady w tym momencie Ford około rocznie 4 miliardów dolarów wydaje. Czy to jest dużo? Biorąc pod uwagę, że tu mamy trochę jak z Big Techami, tu Łukasz mówi o Uberze, tego typu spółki, one też często mają tak, że jest okres bardzo wysokich nakładów, a pieniężenie tego i monetyzacja tych nakładów no jest mocno przesunięta w czasie. Oczywiście Ford jest spółką o
ponad stuletnich tradycjach, ale ta część elektromobilności to można trochę porównywać z taką branżą właśnie jak big techy, deep techy, gdzie w tym momencie jesteśmy na etapie wysokich nakładów, żeby te odroczone w przyszłości zyski się pojawiły. No i wydaje się, że trzeba na to stawiać. I tutaj takie światełko w tunelu Ford też przedstawił podczas tej prezentacji wyników i to też może bardzo mocno kształtować pozycję Forda na rynku motoryzacyjnym, to przedstawienie strategii produkcji samochodów tańszych, czyli nie celowanie w tę półkę, którą celuje Tesla, inni producenci, Lucid, starając się samochody elektryczne w jakiś sposób wiązać z luksusem, tylko właśnie produkcja małych samochodów kompaktowych, które będą mogły konkurować z samochodami chińskimi. Wprawdzie tutaj akurat ta chińska konkurencja nieco inaczej przez Amerykanów jest rozwiązana, mianowicie po prostu jest zbanowana, jest zakaz sprzedaży samochodów elektrycznych, no nie mają wstępu chińscy producenci, taka walka w ten sposób się rozgrywa. Natomiast na innych rynkach, no przede wszystkim rynku chińskim, rynkach azjatyckich, też Europa, chociaż tutaj cła robią swoje, no ci chińscy producenci mogą o swoje walczyć, więc dobrze by było, gdyby nie tylko chińscy producenci, ale również Ford, chcąc się utrzymać w perspektywie wieloletniej na rynku, właśnie o tych konsumentów mniej zamożnych również zawalczył. No i wydaje się, że to właśnie jest w tym momencie ruch w tę stronę, te plany. Także perspektywy, biorąc pod uwagę same prognozy, bo sam Ford też przedstawił bardzo optymistyczne prognozy na rok 2024, jeżeli to połączymy jeszcze z tą perspektywą wieloletnią właśnie w kontekście samochodów elektrycznych, no to z tej trudnej sytuacji branży motoryzacyjnej tutaj się może całkiem optymistyczny obraz kształtować. Tym bardziej no, jesteśmy po serii bardzo dużych przecen i poziomy dzisiejsze w porównaniu do tego, jaki były jeszcze w 2022 czy początek 2023, to jest przepaść, także jest sporo do nadrabiania. Uber w górę, Ford w górę, a Łukaszu spółka Snap, właściciel aplikacji Snapchat w dół i to dramatycznie, jednorazowo o 30 kilka procent została przeceniona po tym, jak pokazała słabe prognozy przychodów. No spekulacyjnie to jest super spółka do zajmowania pozycji i do grania, no bo naprawdę tak gigantyczne ruchy. Natomiast no dla inwestorów kiepsko to wygląda. Pamiętajmy, że na początku notowań to gdzieś nawet pod 30 zł powiedzmy w tych pierwszych tygodniach. W pierwszym tygodniu było wyjście i później bardzo szybko już spółka spadła gdzieś poniżej 5 dolarów. Później mieliśmy ten covidowy właśnie gigantyczny wzrost powyżej 80 i tak samo bardzo szybki spadek. I właściwie z tego spadku od 8 dolarów do 18 to jest, no nie wygląda to na nic innego jak tylko odbicie właśnie zdechłego kota, bo zauważmy, że wiele spółek, które po tym mocnym spadku poodbijało, no to te dynamiki miały o wiele mocniejsze, mówię nie procentowo z dołka, tylko relatywnie w stosunku do tego miejsca, z którego spadały, gdzie jest Meta na przykład. No, więc tutaj cała historia od 2017 roku naprawdę to fatalnie wygląda na tym wykresie. Od samego początku i trzeba być, albo jeżeli jest się inwestorem, bardzo, bardzo być ostrożnym w tym momencie, tym bardziej, że ta cała konsolidacja od 2022 roku została złamana i bez problemu my wróciliśmy właśnie tym jednym strzałem w środek tej konsolidacji, więc wygląda to bardzo źle, natomiast no, fundamentalnie zobaczmy, że rynek znowu uwierzył w Snapa w okresie covidowym. Tam też tych środków było więcej. Był też bardzo specyficzny czas, jeżeli chodzi o komunikację. Ale to mimo wszystko nie zmieniło tej podstawowej kwestii, że Snap jest traktowany, czy jest właściwie no, taką niszową już w tym momencie aplikacją, jeżeli chodzi o media społecznościowe. I z jednej strony można powiedzieć, no jeżeli jest niszową, to wysokiej jakości ten ruch będzie trafiał,
do Snapa bardziej wartościowy i budżety reklamowe tam mogą trafiać. No ale no, te wartości, te wolumeny nie są tak duże. I teraz, gdy w stosunku do na przykład Mety te wolumeny są niewielkie, no to będzie trudniej o przyciąganie reklamodawców, szczególnie w momencie, jeżeli ten konsument, o czym już znowu mówiliśmy, trochę zasłabnie. Więc, no, więc to jest problem i jeżeli takie też słabsze prognozy pojawią się na 2024 rok, to jest naprawdę duży problem dla spółki. Jeżeli poszczególni analitycy, w tym Goldman Sachs, właśnie wypowiadają się o tym, że to nie jest mainstream wydatków reklamowych, że to może być duży problem dla spółki, no to na to trzeba zwracać uwagę. Też wydaje się, że ta spółka naprawdę pod względem efektywności i kosztów miała lepszą pozycję niż najwięksi konkurenci, którzy zwalniali i są w stanie jeszcze zwalniać. No pytanie, jak mocno jeszcze Snap to może zrobić, jeżeli chodzi o załogę czy jej redukcję kosztów. Więc wiele, wiele tutaj jest problemów i to widać w kursie. Natomiast no, historia krótkoterminowo wygląda fatalnie. W średnim terminie również długoterminowo wygląda fatalnie i tak jak i zobaczmy, że tutaj też nie ma żadnego kredytu zaufania dla Snapa ze strony inwestorów. Nie ma tej historii, nie ma tych marzeń, bo jest to specyficzny, bardzo niszowy biznes i większość z tego biznesu już została przez inne platformy zagarnięta, czy tutaj mówię o sposobie tak naprawdę działania. Też nawet jeżeli nie, można to łatwo zreplikować. Naprawdę bardzo trudne czasy przed Snapem. To na koniec jeszcze dwie spółki z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Zaczynamy, Maćku, od KGHM-u, chociaż najpierw chyba powinniśmy spojrzeć na notowania miedzi i srebra, a w tym tygodniu zwłaszcza miedź prezentuje się słabo, tanieje dosyć dramatycznie. No i jak spojrzymy na notowania KGHM-u, to one od dłuższego czasu dobre nie są. Mamy ostatni rok mamy słaby, mamy cenę dużo niższą niż wiosną 2021 roku. Dokładnie, tak jak na miedzi, czyli zarówno miedź, jak i KGHM no nie zachwycają w ostatnim czasie. W przypadku KGHM-u tutaj można by spojrzeć na wykres i no, mamy taką zależność, poziom 105 stanowi bardzo istotne wsparcie. No i widać, że tutaj od długiego czasu to wsparcie nie jest pokonywane. Od grudnia 2022 roku jest regularnie bronione. Natomiast jeżeli chodzi o opór, no to 114-115 zł to jest ten opór, ale już nie aż tak silny jak to wsparcie. I w tym przedziale rynek nam się przez półrocze drugie ubiegłego roku, większość tego półrocza drugiego poruszał. No potem mieliśmy krótkotrwałe wybicie, ponowne przebicie wsparcia ówczesnego, które stało się oporem. Dzisiaj stanowi właśnie opór, ale patrząc na te dwa poziomy, to wsparcie 105 jest dużo silniejsze niż opór 115, także pod względem takiego ryzyka do zysku no tutaj byki mogą czuć przewagę, ale faktycznie trzeba by spojrzeć jednak w kontekście KGHM-u na to, co się będzie działo z miedzią w najbliższym czasie, jakie są jej perspektywy. No, na pewno ciążą Chiny i to Chiny ciążą przez swoje problemy gospodarcze, głównie przez rynek nieruchomości, który no, nawet to nie można powiedzieć, że problemy przeżywa, ale załamanie, więc to na pewno robi swoje. Przy czym no, jest już oczywiście akcja ratunku ze strony rządu chińskiego, wspierania
chińskiego rynku, zarówno nieruchomości, jak i ogólnie rynku i chińskiej gospodarki, no to jest ten czynnik, który może stanowić takie pozytywne perspektywy. Dodatkowo, jeżeli patrzymy sobie na ostatni odczyt PMI przemysłowego, no to też pozytywnie i to też miedź właśnie może być beneficjentem. Oczywiście większość metali przemysłowych i surowców przemysłowych, ale miedź na czele, jak ten doktor od gospodarki tutaj na tym może korzystać. No plus te perspektywy, o których mówiliśmy w kontekście całego rynku, czyli obniżek stóp procentowych. Więc to też jest taka perspektywa pozytywna. No, ja tutaj osobiście się spodziewałem już nieco wcześniej jakiegoś pozytywnego ruchu na miedzi, bo sama miedź, długoletnie perspektywy, no tutaj nie można mieć tak naprawdę wątpliwości, że ma dobre, no ale to może wszystko póki co jest mocno zaburzane, choćby właśnie przez ten chiński rynek nieruchomości, ale jeżeli patrzymy sobie na OZE, tak, czyli tematy zielonej energii odnawialnej, gdzie właśnie ta miedź jest bardzo mocno wykorzystywana, w jaki sposób podchodzą do tego no przede wszystkim rządzący w Europie, w Stanach, ale i w Chinach. No Chiny są bardzo potężnym konsumentem miedzi właśnie na poczet odnawialnych źródeł energii, więc to też na pewno będzie istotne. Ale ja też wspomniałem o rynku nieruchomości właśnie, że ten w Chinach no, przeżywa gigantyczny kryzys i załamanie, ale jeżeli patrzymy sobie na rok 2023, no to właśnie pod kątem tego rynku nieruchomości Chiny i tak kupiły rekordowe ilości miedzi, więc no to rynek jest załamany, przeżywa załamanie, ale ta miedź cały czas jeszcze popyt na nią się gdzieś tam utrzymał, wygasał wprawdzie, no ale wciąż był wysoki i teraz perspektywy oczywiście są wsparcia dla tego rynku i potencjał odnowy i odbicia tego popytu, powrotu jego w ten sposób, który na początku się roku utrzymał, a potem osłabł, zniknął niemalże. Cały czas mamy przez największe banki inwestycyjne zapowiadany deficyt miedzi w 2024 roku, czyli to jest na podstawie, pomimo że te wszystkie informacje z przeszłości, jak się kształtował rynek, mamy na tacy, to i tak te oczekiwania są z perspektywy ceny pozytywne. No więc to też może nam dawać takie dodatkowe światełko, być stanowić światełko w tunelu dla samej miedzi. No i dodatkowo jeszcze ta branża, bo teraz choćby mówiłem dzisiaj o Fordzie, Tesla, Ford, inni producenci samochodów elektrycznych, to są też ci producenci, którzy też jednak korzystają z miedzi, więc też będą wpływać na poprzez ten rozwój elektromobilności na wykorzystanie i popyt na miedź. Także to są te perspektywy długoletnie. No póki co sama miedź musi się zmierzyć z problemami. W tym momencie blisko wsparcia, więc jest potencjał odbicia i jeżeli optymizm się, pozytywny sentyment na rynku utrzyma i nam wróci też taka korelacja pomiędzy metalami przemysłowymi, a ogólnie sentymentem i apetytem na ryzyko inwestorów giełdowych, no tutaj też jest potencjał. No ale to jeszcze chwilę, pewnie na to musimy poczekać. I do kompletu jeszcze, Łukaszu, PKN Orlen, czyli koncern w pełni już multienergetyczny. Mamy w tym tygodniu sytuację, kiedy Orlen bardzo mocno podrożał po tym, jak się okazało, że zmienił się zarząd firmy, że przestał być prezesem Daniel Obajtek. Ale generalnie rzecz biorąc, cena jednej akcji Orlenu taka jak rok temu i jest to cena o połowę niższa niż w szczycie notowań w 2017 roku. No jeżeli w ogóle sprawdzimy, weźmiemy ten punkt, gdy Daniel Obajtek obejmował Orlen, a właściwie od tamtego momentu wszystko było sprzedawane medialnie jako właściwie no, niekończące się sukcesy tej spółki, no to pod względem kursu ona jednak istotnie gorzej wypadła przez ten cały okres jego panowania niż te największe spółki z branży, chociaż tam też jakiejś wielkiej rewelacji nie było, ale Orlen naprawdę, jeżeli chodzi o kurs, mówię o kursie, to nie wypada to najlepiej. Natomiast na wykresie
Ja widzę tutaj potencjał cały czas. Według mnie tym, co mogłoby spowodować wyjście w górę dość solidnie, na pewno nie będzie zmiana prezesa, bo no, w to nie wierzę, żeby inwestorzy aż tak się tym przejmowali. Owszem, wiemy o tych zabiegach Orlenu, czyli tej działalności, która wychodziła zupełnie niepotrzebnie poza ramy grupy. Wiemy też o tym podejściu, które wybrzmiewało, że no to jest spółka inna, strategiczna, niekoniecznie zyski są zawsze najważniejsze. Pewnie tego będzie mniej, tych działalności pobocznych albo ich nie będzie, zostaną zredukowane, albo takich pomysłów będzie mniej. Natomiast to aż tak Orlen było na to po prostu stać. Więc myślę, że nie to będzie powodem, tylko spółka po prostu będzie kontynuowała swoją bardzo dochodową działalność. Jest szansa, że po prostu nagle skokowo zacznie być wyżej wyceniana, bo cały czas ta wycena jest bardzo niska. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na wykresie, no to my od 2021 roku jesteśmy naprawdę w trendzie solidnym, dość horyzontalnym i cały czas budowany jest jakaś formacja z potencjałem odwrotu. Tego jeszcze cały czas nie ma. Najpierw trzeba przejść definitywnie 67 zł, później 70. To są w tym momencie te najważniejsze poziomy opory. Na to bym zwracał uwagę. Natomiast na wykresie to naprawdę wygląda całkiem dobrze. Też zwróćmy uwagę na to, że od 2022 roku obroty bardzo mocno wzrosły. Na tych wzrostach, które się pojawiają, albo nawet na spadku, który bardzo szybko jest korygowany w górę, czy odbierane są te agresywnie wyprzedawane akcje, szybko mamy odwrócenie. Więc spekulacyjnie naprawdę to zaczyna wyglądać bardzo ciekawie. Przynajmniej na tyle ciekawie, że naprawdę warto obserwować tę spółkę i gdy pojawią się jakieś mocniejsze wyjścia w jedną albo w drugą stronę, zacząć reagować, bo to jest duża płynność, świetna płynność jak na naszą giełdę, więc warto tutaj być przygotowanym. Na koniec tylko mówiłem o tym bardzo mocnym umocnieniu się złotego. No, prezes Glapiński po prostu podczas konferencji powiedział, że jeżeli wzrosną, jeżeli zostaną odwieszone te wszystkie tarcze antyinflacyjne, no to wtedy na koniec roku możemy nawet mieć inflację około 8%, czyli to by było to, o czym wiele banków, w tym m.in. mBank, ale wiele mówiło, że takie jest zagrożenie. Jeżeli tego nie będzie, to będzie umiarkowana 3-4%. Czyli generalnie do celu daleko i co w związku, jak będą kombinowali inwestorzy na złotym, że RPP będzie czekało. Będzie czekało najpierw na to, co się stanie z tymi tarczami. I więc przedłuża nam się na pewno ten okres według tej logiki, przedłuża nam się okres wyższych stóp procentowych, takich jak mamy w tym momencie i stąd mamy, ja chyba powiedziałem, wyprzedaż złotego, a to wzmocnienie złotego, wyprzedaż euro i dolara w stosunku do złotego. No więc w momencie, gdy my możemy mieć, chociaż to też się oddala, obniżki stóp procentowych w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych, u nas wygląda to w taki sposób, że dłużej możemy mieć obecny poziom stóp procentowych. Dla złotego to jest jednoznacznie bardzo dobra wiadomość. O kluczowych spółkach polskich i światowych i o indeksach giełdowych mówili Łukasz Warden, Maciej Leściarz z CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny odcinek tego cyklu w czwartek, 15 lutego. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.